illusions. I will give you my heart, perfection, no drafts, and I can help you have another vision. Heal your past and no start. Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale w dzisiejszym odcinku Siew pszenicy o zimę, jak sama nazwa zresztą wskazuje. Termin mamy już taki końcowo-listopadowy i w sumie już po raz trzeci siejemy pszenicę w takim terminie. Nawet zdarzało nam się zasiewać pszenicę początkiem grudnia i sam ten termin jest spowodowany tym, że niestety schodzimy późno z marchewką z pola, więc pszenica jest siana po stanowisku po marchewce, więc ten termin jest późny. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak wyglądał ten zasiew, taki trochę nietypowy, bo wczoraj była niezła śnieżyca. Dzisiaj pokażę Wam, jaki to jest materiał siewny, jaka odmiana. Odpowiemy na Wasze pytania, które zadawaliście nam na Instagramie, które się powtarzały odnośnie tego zasiewu. Także zapraszam Was na nowy odcinek na naszym kanale. Teraz jest odpowiedni moment na przedstawienie kilku dosłownie słów odnośnie odmiany i nie jest w sumie to żadnym zdziwieniem, bo już po raz trzeci, ta liczba się już drugi raz w tym odcinku powtarza, wysiewamy odmianę LG Ceramics nasion Dalgety z firmy Agri. Jest to odmiana, która u nas się zdecydowanie sprawdziła i tak się ukwalifikowała w takim top 3 odmian, które są u nas naprawdę topowe w kwestii wysiewanych już odmian. Także w kwestii plonowania to plon już w dwóch poprzednich latach był wysoki, zdecydowanie powyżej 10 ton z hektara. Dlatego też sam plon przemawia za tym, aby również w tym roku zasiać tę odmianę i dlatego też w tym roku przyjechał kwalifikat. W kwestii odmiany została ona zarejestrowana w roku 2019. Ma ona bardzo wysoką odporność na choroby, na rdzę brunatną, żółtą, na mączniaka, więc w kwestii chorób nie ma co się martwić. W kwestii takich już takiego też doświadczenia odnośnie tej odmiany, to moim zdaniem warto jest stosować 3 razy grzybówkę, nie tam oszczędzać na tym, bo jednak rok rodzi tylko raz, więc trzymamy się tej zasady i stosujemy 3 razy grzybówkę w kwestii pszenic. Odnośnie pszenicy to naprawdę, jeżeli nie sprawdziłaby ona się w naszym gospodarstwie, nie wysielibyśmy jej już po raz trzeci. Dlatego pomimo warunków, jakie są, jeszcze zasiewamy LG Ceramica w naszym gospodarstwie. I teraz pokażę Wam, jak wygląda materiał siewny zasypany w siewniku. Rozłożymy sobie schodki. I zapraszam. I tak wygląda zaprawiony materiał LG Ceramica. Jest to pszenica średniej wysokości. Łan jej zdecydowanie jest zwarty. Mamy tutaj wysoką odporność na wyleganie i tak dalej. Więc byle czego zresztą byśmy Wam nie polecały. Tak wygląda materiał siewny. I teraz pora na Wasze pytania. 2, które najbardziej rzucały nam się w oczy na naszych Instagramach, czyli kukurydza oraz kalendarz. Kalendarz, link do sprzedaży znajdziecie na naszych Instagramach, na które Was serdecznie zapraszamy. A kukurydzę kosimy w poniedziałek. Tak, tak, tak. Jeszcze jej nie wykosiłyśmy. Oczywiście były inne tematy. Była marchewka, były załadunki. W sumie tych załadunków jeszcze troszkę mamy, więc terminy nam się ciągle wydłużały, a kukurydza jest taką akurat uprawą, która może sobie poczekać i nic się jej nie stanie, więc warunki mamy naprawdę idealne i w poniedziałek kosimy kukurydzę. Będzie tutaj porównanie odmian, ważenie i tak dalej, więc zapowiada się również ciekawy odcinek na naszym kanale. Zwijamy się i zapraszam Was do obejrzenia relacji z naszego zasiewu. Thank you.
write the tone, I'll be hook, the rhythm and rhyme. I'll give you all my time, I'll share with you what's mine. I'll set the tone, I'll be hook, the rhythm and rhyme. Why don't you just po wirówce i przejazd obok, no i tam jeszcze jest przejazd też świeży, także od razu nam zawiewa. A fędzior wygląda jak śnieżynka. Trust me when I say I'll be here every single day. I can help you find a way and don't let me be misunderstood, cause I won't just want this to be good. Babe, I won't let you down. My oh my oh my, if you will pop in my. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że film Wam się podobał. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie. Do zobaczenia, do następnego. Cześć!